Przypomnijmy, w marcu miasto wystąpiło z wnioskiem o rezygnację z przebudowy ulicy Spacerowej oraz żeby środki z Polskiego Ładu, czyli 5 milionów złotych, przeznaczyć na inną inwestycję, a dokładnie gruntowny remont latarni morskiej. Jeden przetarg na to zadanie już się odbył, ale został unieważniony. Teraz miasto ogłosiło kolejny i do 13 października czeka na oferty. Rozpisaliśmy go po raz drugi. Mamy nadzieję, że tym razem przystąpi więcej firm i zaoferują ceny, które będą w naszym zasięgu. Tutaj wchodzi w grę remont całego zabytku, więc zarówno fortu, tarasu, wieży, jak i u góry laterny. Trzeba naprawić całą elewację, naprawić konstrukcję murów, uzupełnić cegły, spoiny. Wiadomo, ten morski aerozol w tym miejscu dosyć mocno odciska swoje piętno na tej budowli i te cegły, szczególnie od strony morza, są mocno pokruszone. Oprócz tego wykonawca wymieni drzwi, odnowi herb miasta i tablice pamiątkowe, które znajdują się na latarni morskiej. Do tego też tutaj cała iluminacja latarni przejdzie również taki gruntowny remont. Cały remont przewidujemy na 280 dni. Niestety przez ten czas nie będzie możliwości ani wejścia na taras, ani korzystania w jakikolwiek sposób z latarni morskiej. Na oferty czekamy do 13 października, więc już niedługo będę mógł powiedzieć, czy przetarg tym razem jest udany, czy też nie.